Witajcie na kanale Kartoteka. Mam na imię Mariola i dziś zapraszam Was w świat śmiertelnych kłamstw. A to wszystko dzięki temu niesamowitemu thrillerowi Sary A. Denzel. I muszę Wam powiedzieć, że już dawno nie trafiłam na powieść, w której mroczne sekrety i cała fabuła tak idealnie pasowałyby do tytułu książki. Jak zapewne, patrząc na grafikę, się domyśliliście, jest to kolejna książka wydawnictwa Filia z cyklu Mroczna Strona. A ponieważ po raz pierwszy sięgnęłam po powieść tej autorki, to pozwólcie, że tradycyjnie powiem Wam o niej kilka słów. Sara Denzel to brytyjska pisarka, której książki sprzedały się na całym świecie w ponad milionie egzemplarzy. Zerknęłam na Goodreads na komentarze pod innymi powieściami autorki i przyznam, że z przyjemnością przeczytałam kilka opinii, z których wynika, że autorka ma wielką rzeszę oddanych fanów, co mnie wcale nie zdziwiło, gdyż po przeczytaniu Śmiertelnych Kłamstw ja również do nich dołączyłam. Szukając mediów społecznościowych autorki, trafiłam na jej stronę, Facebooka i Instagram. Nie jestem do końca pewna, czy ostatnie miejsce jest stworzone przez nią, gdyż na stronie i Facebooku nie ma odnośnika do Instagrama, ale po prześledzeniu postów wydaje mi się, że tak. Z nich dowiedziałam się, że autorka bardzo lubi oglądać seriale i filmy. Jest wielką fanką Gry o Tron, ale jak dodała w nawiasie, poza sezonem 8. No i to nas z autorką zdecydowanie łączy. Z innych seriali lubi Buffy, Penny Dreadful, mieszka w Wielkiej Brytanii w Sheffield. Pod filmem znajdziecie oczywiście linki do wspomnianych mediów społecznościowych. Przechodząc do Śmiertelnych Kłamstw. Losy wszystkich bohaterów poznajemy poprzez narrację pierwszoosobową. Fabułę otwiera list, później mamy 42 rozdziały, pod koniec których pojawia się kolejny list, dzięki któremu wszystkie części mrocznej układanki, na jakie traficie w tej powieści, układają się w smutną, a zarazem przerażającą całość. Sięgając po ten thriller, przeniesiecie się do Wielkiej Brytanii, do małej miejscowości Backdrop, a dokładnie na dwie farmy, państwa Sharp i Murray. Obie rodziny poznamy trochę lepiej, ale nie będzie to taka prosta podróż przez ich życie od punktu A do punktu Z w linii prostej, ponieważ autorka umiejscowiła akcję zarówno w czasach współczesnych, jak i poprzez retrospekcję zabiera nas w różne okresy z życia tych rodzin. Dzięki tym przeskokom towarzyszymy siostrom, które są głównymi bohaterkami tej książki. 27-letnia Rosie i 25-letnia Heather rozpoczynają od prawie samego początku tej historii drogę, na końcu której leży prawda o wydarzeniach, które odmieniły 10 lat wcześniej ich życie. Kiedy miały 17 i 15 lat w tej małej społeczności, aż dusznej od mrocznych sekretów, gdzie wszystkim się wydaje, że doskonale się znają, zaginął nastoletni Samuel Murray. Wokół jego osoby już przed tym wydarzeniem narosło kilka takich dość nieprzyjemnych historii. W tle była próba gwałtu, satanistyczne obrzędy, dziwne zachowania. Czy faktycznie tak było, to oczywiście dowiecie się, sięgając po Śmiertelne Kłamstwa. Choć zaginiony Samuel nie jest głównym bohaterem tej powieści, to jednak jego osoba cały czas jest w mrocznym centrum tej historii. Jak Wam wspomniałam na początku, kiedy mówiłam, jak jest podzielona ta książka, to wspomniałam o tym, że zamiast prologu jest list. Ten list napisała Heather do swojej starszej siostry Rosie. A ponieważ jest on naprawdę fantastycznym preludium do wszystkich wydarzeń, z jakimi spotkacie się w tym thrillerze, to pozwólcie, że przeczytam Wam dosłownie kilka pierwszych zdań. Droga Rosie, dopóki żyję, nie przeczytasz tego listu. Nie mam pojęcia, dlaczego w ogóle go piszę. Wiem tylko, że muszę uwolnić te słowa z moich myśli, zanim całkowicie strawią moją duszę. Zamierzam napisać coś, co jest nie do pomyślenia, ale muszę to z siebie wyrzucić. Chociaż raz pozwolę sobie na to. Myślę, że kogoś zabiłaś. Heather w tym liście dzieli się ze swoją dawno niewidzianą siostrą nie tylko podejrzeniem, że jak się domyślacie, to ona 10 lat wcześniej miała coś wspólnego z zaginięciem Samuela, ale także żalem z powodu tego, że ich drogi się tak bardzo rozeszły i straciły tą niesamowitą więź, siostrzaną więź, która kiedyś je łączyła. Kiedy na początku tej historii wkraczamy w ich świat, ich tata John nie żyje od kilku lat, a ich mama umiera na raka i jej ostatnią prośbą przed śmiercią jest to, że chciałaby zobaczyć obie córki. To życzenie się udaje spełnić,
Heather zresztą opiekuje się już od wielu tygodni swoją mamą. Tak naprawdę tu bardziej chodzi o Rosie, która się całkowicie oddaliła od rodziny. Ona także pojawia się w Backdrop. I kiedy jadą do szpitala, w którym leży mama, dosłownie Rosie udaje się dojechać na ostatnią chwilę, to Iris do każdej z nich mówi dosłownie kilka słów. I tu zdradzę Wam, warto je zapamiętać, gdyż będą one miały dość mocny wydźwięk, kiedy na samym końcu pojawi się list właśnie od tej bohaterki. Iris umiera. Młode kobiety stają u progu przygotowania pogrzebu, przejęcia spadku, ale nie jest im dane w spokoju przeżywać żałobę, ponieważ mieszkańcy Backdrop dają im do zrozumienia, że nie są mile widziane w tym miejscu, a jeśli zostaną dłużej, to grozi im niebezpieczeństwo. I w tym momencie zaczyna się gra, w której stawką jest ludzkie życie. Muszę przyznać, że autorka od samego początku mnie zaintrygowała. Kiedy wciągnęła mnie w te wszystkie kłamstwa, znaki zapytania, ja byłam bardzo rozbita, ponieważ polubiłam zarówno Rosie, jak i Heather i zastanawiałam się cały czas, czy faktycznie któraś z nich może stać za zaginięciem Samuela. Dodatkowo nic nie jest jednoznaczne w tej historii, bo Rosie i Heather przyjaźniły się z Samuelem, ale po kryjomu. W szkole czy gdzieś poza terenem ich farm ukrywały swoją znajomość. Z jednej strony Samuel przed zaginięciem był uznany za tego złego, wręcz satanistę, a z drugiej całe miasteczko miało im za złe i podejrzewało, że mogą mieć coś z tym wspólnego. Więc jakby wiele rzeczy się wykluczało, co rodziło kolejne znaki zapytania. I z tego powodu z wielką przyjemnością kroczyłam za każdym tropem, jaki podrzucała autorka, nie mogąc się doczekać zakończenia. A muszę Wam powiedzieć, że jest ono według mnie najmocniejszą stroną tej powieści. Żaden z moich wymyślonych scenariuszy nie był nawet blisko tego, co dzieje się pod koniec tej historii. Ale oczywiście nie tylko zakończenie jest mocną stroną tej powieści, ale lekkie pióro autorki. To, w jak obrazowy sposób ona stworzyła klimat tego małomiasteczkowego, dusznego, pełnego od sekretów miejsca. Te spoglądające zewsząd oczy, brak ulicznych lamp, las rozpościerający się dookoła, to wszystko sprawiało, że ja momentami miałam gęsią skórkę. I muszę Wam powiedzieć, że bardzo żałuję, że nie udało mi się nagrać tego materiału w lesie. Naprawdę bardzo chciałam, ale kiedy się już w nim pojawiłam, to zaczęły się pojawiać jakieś takie bardzo silne podmuchy wiatru. I ja już, wiecie, widziałam, jak, zaraz Wam pokażę, jak w membranę rejestratora to wszystko uderza i czułam, że to się po prostu nie uda, ale mam nadzieję, że chociaż podobały Wam się pojawiające podczas tego filmu wstawki z tego miejsca. Koniec tej dygresji, wracamy do powieści. Muszę Wam powiedzieć, że ten podział na wtedy i teraz, czyli na umiejscowienie akcji w czasach współczesnych i retrospekcję, nadał bardzo fajnej dynamiki całej tej historii. Dodatkowo właśnie też przez ten podział jest niesamowicie budowane napięcie, którego przecież oczekujemy, sięgając po thrillery. Śmiertelne kłamstwa to powieść, która zapada w pamięć i nie tylko dlatego, że autorka wplotła tu losy dwóch rodzin, tragiczne losy, ale dlatego, że pojawił się tu pewien element, którym ja, jak wiecie, się bardzo interesuję, czyli przestępstwo. Czytanie tej powieści zbiegło się u mnie z obejrzeniem na Netflix pierwszej części Niewyjaśnionych Tajemnic. Wcześniej miałam przyjemność oglądać wiele odsłon tego serialu po angielsku. I kiedy coraz mocniej zagłębiałam się w śmiertelne kłamstwa, to miałam takie momenty, że przypominałam sobie o tych wszystkich poznanych przeze mnie historiach zaginięć, które wciąż nie doczekały się rozwiązania, a ofiary sprawiedliwości. I czytając, miałam nadzieję, że choć tu, w tej fikcyjnej, będzie inaczej. Czy tak się stało? Czy Rosie i Heather odbudują siostrzaną więź? No i najważniejsze, czy Samuel się odnajdzie i kto stał za jego zaginięciem? Tego oczywiście dowiecie się, sięgając po śmiertelne kłamstwa. Jako smaczek na koniec dodam, że w tle jest niespełniona miłość, a końcowy list Iris rozbił mnie na kawałki. I muszę Wam powiedzieć, że dosłownie, gdy czytałam słowa, które ona przekazała córkom, to wszystko we mnie krzyczało, że przecież cała ta historia mogła się skończyć zupełnie inaczej. Dlatego jestem ciekawa bardzo Waszego zdania, jak Wy zareagujecie, jakie będziecie mieć wnioski, a może już czytaliście, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, bo kiedy czyta się taką książkę, to potem człowiek ma po prostu ochotę o tym podyskutować. Polecam ten thriller oczywiście wszystkim fanom tego gatunku, ale także osobom, które
Uwielbiają, gdy wątki kryminalne wplecione są w całą historię. Ja bardzo dziękuję wydawnictwu Filia za to, że miałam możliwość przeczytać kolejną fantastyczną książkę z cyklu Mroczna Strona. Wam za to, że dotrwaliście do samego końca. Czekam na Wasze komentarze. A może czytaliście jakąś inną powieść tej autorki, to dajcie mi znać, bo na pewno chętnie będę sięgała po jej książki, bo naprawdę cóż to była za historia. I na tym skończymy. Jutro zapraszam Was z samego rana na kolejny odcinek cyklu Wokół zbrodni. Też będzie to temat zaginięcia, niestety wciąż nierozwiązanego. Także widzimy się jutro rano, a ja Wam życzę fantastycznej soboty. Do zobaczenia. Pa, pa.